Dzień dobry Państwu. Ja, kiedy dostałam zaproszenie na tę konferencję, zostałam poproszona o to, aby powiedzieć trochę o wystawie w Zachęcie, po której wspólnie z Alkiem Tarkowskim mieliśmy przyjemność oprowadzać i organizować taki spacer tematyczny. I była to wystawa, której kuratorką była Maria Brewińska pod tytułem Kanibalizm o zawłaszczeniach w sztuce. Wystawa ta była w Zachęcie prezentowana od czerwca do maja tego roku. I w wystawie tej towarzyszył dosyć bogaty program wydarzeń towarzyszących, wykładów, spotkań, różnego typu, koncentrujących się na zagadnieniach, których ona dotyczyła, czyli praktyk zawłaszczania, praktyk artystycznych zawłaszczania w sztuce. Nasze oprowadzanie po tej wystawie było takim jakby ostatnim i zamykającym wydarzeniem towarzyszącym tej wystawie, w związku z czym my postanowiliśmy skoncentrować się na tym, co po pierwsze nas szczególnie interesuje z punktu widzenia naszej pracy codziennej w Centrum Cyfrowym, a zwłaszcza też mojej w programie Otwartej Kultury w Centrum Cyfrowym. I też jakby w związku z tym wyeksponować takie zagadnienia i tematy, które na tej wystawie albo nie były sproblematyzowane, albo nie znalazły się w centrum zainteresowania kuratorów, kuratorki tej wystawy. Więc powiem na początek parę słów o samej wystawie i potem powiem o tym, na czym my zdecydowaliśmy się skoncentrować, a właściwie na trzech rzeczach, na których się skoncentrowaliśmy podczas tego spotkania. Przede wszystkim bohaterami tej wystawy byli artyści i dzieła, które na różny sposób dokonują zawłaszczeń, zapożyczeń, przetworzeń, remiksów, czy wykorzystują sample z innych utworów artystycznych. I te praktyki kuratorka wystawy sytuowała nie tylko w kontekście popularnych współczesnych praktyk remiksowania kultury, ale też bardzo wyraźnie sięgając do tradycji awangard początków XX wieku, zwłaszcza powołując się na nurt appropriation art. I tam ona wykorzystywała, czy odwoływała się do takiego całego zasobu terminów i słów, jak właśnie zapożyczenia, remiksy, zawłaszczenia, wykorzystania i tak dalej. Natomiast to, co nas szczególnie interesowało, to było to, że takim cichym bohaterem tej wystawy, który pozostawał niejako w tle, było prawo autorskie, które posługuje się zupełnie innym zasobem terminów i zupełnie w inny sposób kategoryzuje te same praktyki. Więc naszą strategią w tym oprowadzaniu, i to była pierwsza rzecz, która nas interesowała, było to, żeby spróbować przyłożyć do tych dzieł prezentowanych na wystawie definicje prawne autorskie i sprawdzić, w jaki sposób one do nich przystają bądź nie przystają. Wybraliśmy z tej wystawy niektóre dzieła i pokazywaliśmy, w jaki sposób można by próbować te same praktyki, które są opisane właśnie jako zawłaszczenia, zapożyczenia, opisywać przy pomocy definicji prawno autorskich, w tle tego nawiązując do głośnych procesów niektórych z artystów, zarówno tych prezentowanych na wystawie, jak i takich, którzy się tam nie pojawili, jak Jeff Koons, który miał liczne procesy, oraz na przykład Luke Tuymans, którego sprawa też była głośna w ostatnim czasie. I to, co było ciekawe, to to, że wśród tych licznych słów, które są używane w języku historii i krytyki sztuki na określenie tych praktyk, które były prezentowane na wystawie, okazuje się, że najczęściej w procesach wykorzystywane czy przywoływane jest, one wszystkie nazywane są parodią i przywoływane jest prawo parodii jako strategia obrony. Czyli jakby one wszystkie, pomimo tego, że są bardzo zróżnicowane, ostatecznie, jeżeli sprawa trafia do sądu, bardzo często próbuje się je określać mianem parodii. I to była ta pierwsza rzecz, która nas interesowała. Druga rzecz zasadnicza, która nas interesowała, to jest też doświadczenie odbiorców w muzeach i galeriach i na terenie wystawy. I zarówno tych, którzy byli obecni podczas naszego spotkania, jak i tych, którzy odwiedzają muzea i galerie. Bo te praktyki, o których mówiła ta wystawa, praktyki zapożyczania, remiksowania i przetwarzania kultury, oczywiście to są nie tylko praktyki artystyczne. I przyjmuje się, czy zdaje się często, że sztuka jest taką sferą swobody, w której więcej można, czy więcej jest dozwolone. Z drugiej strony te głośne procesy pokazują, że nie zawsze tak jest. Natomiast te praktyki, o których opowiadała ta wystawa, to są praktyki, które są bardzo powszechne i one są praktykami, które dotyczą nas wszystkich, czy które my wszyscy na co dzień praktykujemy. I interesowało nas to, co wobec tego,
ci, którzy przychodzą do muzeów, ci, którzy przychodzą na wystawy, co oni wiedzą na temat tego, co jest legalne, a co nie jest legalne w przestrzeni galerii. Ilu z nich zrobiło zdjęcie tym dziełom, które znajdują się na wystawie. Ilu z nich potem wrzuca te zdjęcia do sieci na przykład i na ile mają świadomość, czy to jest legalne, czy nielegalne. I to się wiąże z tym, czym my się zajmujemy w naszej codziennej pracy, to znaczy tym, w jaki sposób cyrkulują zasoby sztuki i kultury, i zarówno te zdigitalizowane, jak i właśnie te, które zostały scyfryzowane w ten sposób, że ktoś zrobił im zdjęcie, w jaki sposób muzea, instytucje kultury czy instytucje publiczne zapewniają do nich dostęp i w jaki sposób my możemy sprawdzić, na ile dostęp do tych zasobów, jeżeli on jest otwarty, czy w miarę możliwości otwarty, zarówno, i tutaj mówię o dostępie zarówno takim, który nie tylko po opublikowaniu zasobów w sieci, ale o tym, że one są dostępne, ponieważ nie mają nałożonych ograniczeń, nadmiernych ograniczeń technologicznych, prawnych, czyli można do nich uzyskać dostęp, ściągając je w dobrej rozdzielczości i tak dalej. Więc w jaki sposób te zasoby cyrkulują, to jest jedna rzecz, która nas bardzo interesuje. I oczywiście tutaj ważnym kontekstem jest to, że coraz więcej mówi się o potencjale, także ekonomicznym, ponownego wykorzystania zdigitalizowanych, cyfrowych zasobów kultury. I wiadomo, że takim podstawowym warunkiem do tego, żeby taki potencjał mógł się uruchomić, jest to, że te zasoby są w ogóle dostępne i są dostępne w sieci i są dostępne właśnie bez barier technologicznych i prawnych. Natomiast wciąż brakuje nam danych i brakuje nam badań na temat tego, w jaki sposób te zasoby istotnie są, te, które już zostały udostępnione, są wykorzystywane i w jaki sposób ten potencjał faktycznie jest potencjałem, który może się zrealizować. Ponieważ nawiązując do tytułu wystawy, mówiliśmy o tym, że próbujemy czy staramy się walczyć o prawo kanibali, czyli tutaj nawiązywaliśmy też do manifestu autorstwa Oswalda de Andrade, który powiedział, że interesuje mnie tylko to, co nie moje, to prawo ludzi, prawo kanibali, pokazując, że prawo do przetwarzania zasobów, zwłaszcza zasobów, które nie są już objęte ochroną prawną autorską, co do których prawa autorskie majątkowe wygasły, jest uniwersalną praktyką i praktyki przetwarzania tych zasobów to jest uniwersalna praktyka, która jest w ogóle podstawą wszelkiej twórczości. Więc staraliśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy badać to, na ile ten potencjał może się zrealizować i czy istotnie przetwarzanie zdigitalizowanych zasobów kultury, ich cyrkulacja otwiera taki potencjał. Więc to były te zasadnicze kwestie, którymi się zajmowaliśmy i podczas tego oprowadzania, i także w naszej pracy, starając się pokazać, że to, co na tej wystawie było bardzo wyraźnie obecne, to jakby to, że to są praktyki, które funkcjonują w świecie, w jakimś określonym świecie artystycznym. Natomiast my staraliśmy się pokazać, że to są praktyki, które są uniwersalne i funkcjonują nie tylko w świecie sztuki, ale także w naszym codziennym doświadczeniu. Dziękuję bardzo.